To nie. Dobra. Za dużo fragmentów <laughs> mamy na dzisiejszy odcinek. Za dużo fragmentów, bo to znaczy, że to jest taki temat e, bardzo ważny. E, bardzo popularny w Piśmie Świętym. Tak jest. I mający bardzo wiele potwierdzeń, właśnie. Tak. A my lubimy mówić, ale lubimy też słuchać. I dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak Pan Bóg do nas mówi. I czy w ogóle mówi w tych czasach? Jak to jest? To jest dobre pytanie. Więc po przerwie, po się dowiemy. Po reklamie. Zapraszamy teraz na reklamy. Witamy z powrotem w studio. Halo, 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 halo Gdańsk, halo Warszawa, halo radą. <grym> halo YouTube. Halo YouTube. <grym> halo z tym żyć. tematem. Dobra, jak Pan Bóg mówi w dzisiejszych czasach i czy mówi? Sonia, dawaj, 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 dawaj lecimy świadectwami, lecimy naszymi własnymi doświadczeniami, lecimy życiem. Dokładnie. Co? E, czy Pan Bóg Cała mówi? Prawdę, całą Oczywiście, dobę. że Pan Bóg mówi. To by było na tyle. <głos> <głos> tak. Nie no Pan Bóg mówi. Tak, zdecydowanie Pan Bóg mówi. E, I w jakie sposoby Pan Bóg mówi? To chcemy, nim w ogóle zaczniemy z jakimiś historiami, to chcemy powiedzieć, że że wiele z nas, wielu z nas y, ma często takie frustracje, Pan Bóg nie mówi, Pan Bóg nie mówi, Albo ja w ogóle, mówi, ale ja go nie słyszę, nie? tak jest, ale po prostu y, ja oczekuję jakiegoś głosu, czegoś wyjątkowego, ale przede wszystkim chcemy powiedzieć, że to jest miejsce tak. Bożego głosu. jeżeli właśnie nie zaglądacie do tego miejsca, jeżeli nie czytacie słowa Bożego regularnie, to Uwierzcie mi, że Pan Bóg nie będzie do Was mówił w jakiś inny sposób, póki tego nie, no nie, do tego nie sięgniecie. Oczywiście nie mówię na 100%, bo zdarzają się różne rzeczy, ale jeżeli będziecie już szukać innych sposobów, nim sięgniecie po ten, no to tak, e, Słowo możecie się rozczarować. Takie, Biblia to jest takie miejsce, które daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. Mhm. Że po prostu co, to, co tam czytamy, to jest Słowo Boże, po prostu, tak Nie, że to jest coś, Pewność. przez Słowo Bóg chce dla nas mówić, bo czasami też spotkamy się z tym, że osoby się nas pytają, no ale my też same się często zastanawiamy, mhm. czy, czy to Pan Bóg do mnie mówi, czy to Pan Bóg chce mi coś przekazać, czy to ja sobie coś wymyśliłam, wymyśliłem, a Biblia to jest taka bezpieczna przestrzeń, gdzie możemy być pewni, że po prostu to Słowo to jest Słowo Boże. Tak jest i e, czasami myślimy o tym, że no przecież czytałem już te historie, jak one mogą mnie inaczej dotknąć. To tu może jest jakaś przypowieść o jakaś historia, nie wiem, bohatera biblijnego i co ona w ogóle ma do dzisiejszych czasów. To nie wiem, czy też tak masz, nie wiem, czy też tak macie, ale często jest coś takiego i ja to przeżywam wielokrotnie, jak czytam Biblię, że różne fragmenty dotykają mnie na jakiś sposób i nagle czytam Biblię i ja mówię, jak to możliwe, że ja że ja nie widziałam nigdy wcześniej tego fragmentu czy tak, to w czy ogóle te cały... jakby na nowo się tak, objawiają, nie? Czy ten fragment ciągle był tam i w jakiś sposób tak, taki wyjątkowy dotyka Cię coś, co wcześniej ci nie dotykało albo właśnie, że widzisz, że to jest jakieś bardziej wyszczególnione, że bardziej porusza Twoje serce i to jest jakiś taki sposób e, praktyczny, w który tak. e, e, Słowo Boże może do Ciebie mówić, nie? Tak, ja myślę, że poruszyłaś bardzo ważną kwestię i myślę, że warto się w ogóle o to modlić, jak zaczynamy e, czytać Pismo Święte i prosić Pana Boga, żeby mówił do nas przez to Słowo, żeby objawiał nam prawdę hmm. przez to Słowo i to, co powiedziałaś, to jest właśnie objawienie. E, to może brzmi tak enigmatycznie, ale objawienie to jest zrozumienie, e, taki szczególny sposób, w jaki Pan Bóg mówi do naszego serca i coś nam pokazuje, coś nam przedstawia, coś nam objawia. Mhm. I to jest to, co powiedziałaś, że czasami czytałam coś nagle: aureola, nie? Jakby, wow, jakieś odkrycie. I to jest taki szczególny moment, kiedy przez to słowo Pan Bóg chce do ciebie coś powiedzieć. I bardzo hmm. często jest tak, że potem próbujemy to wytłumaczyć innej osobie, hmm. nie? Że Bóg mi powiedział w tym fragmencie to i to, i to jest takie wow. I na drugą osoba patrzy, mówię, o co chodzi, nie? To jest takie objawienie dane, danemu człowiekowi, konkretnemu człowiekowi przez Boga hmm. na temat jakiejś rzeczy, na temat jakichś słów Pisma Świętego. E, więc to jest niesamowite, że mm -hmm. Pan Bóg mówi. Ale jeszcze do tej Biblii, A, tak Biblii. Jak ja poczułam, że czasami jest coś takiego, że, że ci dotyka jakiś fragment, ale czasami nie uszykujmy się, czy też Biblię i nic się nie dotyka. Też. Nie? też tak masz, ale to jest tak bardzo ważne, żeby wyrobić sobie ten nawyk czytania, e, albo właśnie zapamiętywania wersetów i to jest coś, co ja ciągle sobie postanawiam i niestety tego nie robię, że w sensie, że chcę się regularnie uczyć jakichś konkretnych wersetów, bo mogą potem być takie sytuacje, nie. że jesteś w najbardziej randomowej sytuacji i nagle ci się przypomina ten konkretny werset, albo z kimś rozmawiasz i się okazuje, że musisz ten werset przypomnie, komuś powiedzieć, ale no właśnie, jeżeli nie znamy Biblii, nie znamy tych wersetów, to, to właśnie ograbiamy się pewnie z jakiegoś tak sposobu. Tak jak u to czasami bywa podczas nagrywania odcinków. <noise> Byliście świadkami tego. To, Fawno, Ale... Za internet możesz pisać e, jakiś fragment, który ci się wydaje, że wiesz, piszesz Biblia i nagle ci wyszukuje. Ja myślę, że warto jeszcze powiedzieć, że takim sposobem, w jaki Pan Bóg działa w jaki Pan Bóg mówi, to jest... E, no Bóg mówi przez całe stworzenie, czyli przez nas tak. otacza, e, przez przyrodę, no i przede wszystkim też przez ludzi, nie? Mhm. Że Bóg... Co tam? Czy się stało? Nie. Miałam wrażenie, że się stało. O, miał, o, miałam objawienie, nie. Może dlatego, że się zastanawiałam, czy nie zmienić pozycji siedzenia. Bo takie miałam wrażenie, że powiesz tam, ej, Irmina, nie nagrywa się. Tak. Właśnie takie, taką minę zrobiłaś. E... Zrobiłem przybliżenie tej mojej miny, bo Rmina. ja nie zdaję tej sprawy konstrukcji. No i Bóg bardzo często mówi do nas przez drugiego człowieka, nie? I to jest mhm. niesamowite. O, tak, tak, tak. Dlatego jest ważne bycie w wspólnocie. Będzie we wspólnocie jest niesamowicie ważne. Kolejną taką rzeczą, myślę, że warto wymienić troszkę tego i zaraz też opowiemy świadectwo, jak Bóg do nas mówi. Mhm. Kolejną rzeczą jest to, że Pan Bóg często mówi przez nasze myśli. Czyli Ale które to są jakieś... moje, które to są Boga, które to są diabła? Ja myślę, że tego się trzeba uczyć. No. Ja myślę, że tego się trzeba uczyć, i myślę, że nie powiemy tego w 15 minut. Tak. No i konfrontować z Biblią i z tak. ludźmi. Ze wspólnotą, no, rozmawiać na wspólnocie, o pytać hmm? się Pana Boga. Na pewno wszystkie myśli, przez które Pan Bóg mówi, to są hmm? myśli, które Cię podnoszą, które Cię pokrzepiają, hmm? o, tak. które są dla Ciebie dobre, które Cię nie ranią, że Pan Bóg nawet jak upomina hmm? albo pokazuje coś trudnego, to wylewa w tym momencie hmm? swoją tak ogromną miłość że nie wpycha w nas takie poczucie mm. oskarżenia, nie? Kolejną no. rzeczą... O, tylko tylko po, tu dam na potwierdzenie ten cytat. Przepraszam, ja tak lecę, bo mam wrażenie, że mamy tak mało czasu, a tyle do powiedzenia. Jeszcze mamy 10 minut. No, jeszcze tyle, Mniej, tyle no bo jeszcze. ja dwie, dwie, dwie minuty szukałam. Dobra, daj. Dobra, że odnośnie tego takiego rozzyznawania, to właśnie to też jest wasza odpowiedzialność, że musicie, musicie pytać Boga, czy to jest od Niego, czy to jest od ludzi i że musicie badać, bo to jest wasza odpowiedzialność, nie? Że musi że Poświęcić czas czasami, żeby się dowiedzieć, czy to jest od Boga. I w drugim liście Tymoteusza, w drugim rozdziale, siódmy werset, jest napisane, rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. To akurat Paweł do Tymoteusza e, e, mówi, więc ten sposób, mm. że mówi do ciebie drugi człowiek, ale to nie oznacza, że musisz mu uwierzyć, że chociażby jak dostajesz jakieś słowo, tak, musisz rozważyć. Tak, to. tak. No. Ale to tak samo jest z kolejnymi sposobami, że mhm, tak. tak naprawdę przychodzi nam do głowy jakiś obraz, czasami Pan Bóg mówi przez jakiś obraz, który nagle się pojawi w naszej głowie, czy, czy przez jakieś słowa, mhm. czy po prostu przez jakieś impresje, jakieś wrażenia. Tak, to nie zawsze ehm. musi być tak, że masz, macie jakąś wizję, że wam się zamykacie oczy i nagle macie tak, nie wiadomo, tego. co tam widzicie, tak. nie? że Pan Bóg jest naprawdę bardzo kreatywny w swoim mówieniu i ja myślę, że warto być też otwartym na każdy sposób, w jaki mm. Pan Bóg mówi i w ogóle być takim oczekującym i wsłuchanym w to, co on chce do ciebie powiedzieć. mi od razu się kojarzy ten fragment właśnie z Samuelem, nie? Mm. Kiedy Bóg e, przychodził w nocy do Samuela i wołał mm. Samuelu, 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 mm. I, I w momencie, kiedy Samuel przybiegł do swojego nauczyciela, do Heliego, hmm. to Heli powiedział mu: Następnym razem, jak usłyszysz, że ktoś się woła, hmm. to powiedz po prostu, że mów, panie, hmm. sługa twój słucha. Hmm. Tak było. Tak, już ja się tak, zawahało. Tak, tak. <laughs> dobrze, e, dobrze, i, dobrze znamy i, do i kolejnym <laughs> razem, jak pan był, przemówił do Samuela, to Samuel po prostu wstał i powiedział: Mów, panie, bo sługa twój słucha. Hmm. I to jest niesamowite, bo moim zdaniem to, co jest w tym wszystkim najważniejsze, to to, żeby w ogóle nastawić siebie i swoje serce na to, że Pan Bóg mówi, po prostu, żeby oczekiwać, żeby mhm. wierzyć w to, że Pan Bóg może do Ciebie powie powiedzieć. Tak. I ja mam takie właśnie fajne świadectwo. Ciągle ten temat się ostatnio przewija przez odcinki. Mam takie fajne świadectwo tego, jak podejmowała właśnie tę decyzję, czy odejść z etatu z TVN-u. No i stwierdziliśmy z moim Marcinem, że. Przez cały adwent, bo to akurat był grudzień, i przez cały adwent będziemy po prostu pytać i słuchać Pana Boga, co on ma do powiedzenia na ten temat. Żeby to nie była pochopna decyzja, że skoro po, po. Że skoro pojawiło się poruszenie, takie w moim sercu, a wyglądało to po prostu tak, że byłam na kawie z koleżanką, poszłam do talety, weszłam do talety, i nagle pojawiła się w mojej głowie myśl. Że może to jest czas, żeby odejść z Stefanu. I tak po prostu nagle. Ale właśnie to jest to, co My. powiedziałaś. Nie? nie chciałam pójść od razu za tą pierwszą My. myślą, tylko stwierdziłam, dobra? Rozeznaję to. Pytam, nie? rozeznajem, pytam. pytam. I faktycznie przez cały adwent mieliśmy takie serce bardzo oczekujące. Po pierwsze, post. A po drugie, takie serce oczekujące, że Pan Bóg będzie mówił, że będzie pokazywał w najróżniejsze sposoby. I to, co dla nas było niezwykłe, to to, że faktycznie codziennie dostawałam jakieś wskazówki. Dla mnie to było niesamowite i ja myślę, że z czasem czu nie? Tak, było po prostu to, że byłam czuła i hmm. e, w jaki Pan Bóg sposób mówił w najróżniejsze, właśnie hmm. przez Pismo Święte, przez drugiego człowieka, na takiej zasadzie, że po prostu. Że wszystko się wiązało. Co... I to nawet nie chodziło o to, nie? że ktoś przede mną powiedział: Ej, bo Pan Bóg mi powiedział, tak. albo Ej, mam dla ciebie słowo, tylko podczas rozmowy, no. takiej zwykłej rozmowy, no, czułam, że na przykład niektóre słowa są po prostu no. do mnie, że jakoś no. bardziej poruszają moje, moje, tak. moje myśli. Ja czasami w taki, taką wersję jeszcze bardziej tak. wierzę, bo czasami jak ktoś mi przychodzi z taką stuprocentową pewnością, Pan tak. mi powiedział, to już tak. mam taki trochę tak, wykrzyknik. Że trzeba, Ale zbadamy, to, no. zbadamy to. Tak. E, ja miałam wtedy taką śmieszną nawet sytuację, bo e, powiedziałam Bogu, "OK, no to słuchaj, jeżeli mam odejść z TVN-u, to niech do końca miesiąca Zadzwoni do mnie osoba, z którą już nie rozmawiałam przez dwa lata. A jeżeli mam w tym. Ale konkretną tej... podać? Czy, czy nie Konkretną. Okay. Konkretną mi to jeszcze podałam kon konkretną wow. intencję, z jaką miałaby zadzwonić ta osoba. Wow. A jeżeli. To się e, nie ma będzie konkretnym Nie złomokiem. wiem, nie wiem, skąd mi się to wzięło? A jeżeli. No a jeżeli mam zostać, to... Po prostu chciałam spotkać do końca miesiąca osoby, okay. której też nie widziałam przez dwa lata. No i sytuacja wyglądała tak, że e, mimo, że dawałam Panu Bogu taki długi okres do końca miesiąca tego dnia, którego się modliłam, zadzwoniła do mnie ta osoba z tematem, który w ogóle podałam, a ja nie wychodziłam tego dnia z domu, ale za to mój mąż spotkał tą drugą osobę, e, która. E, którą prosiłam Pana Boga, że jeżeli mam zostać, to chcę ją spotkać, nie? I, i to dla mnie to było też takie niesamowite, bo przez cały adwent ewidentnie, e, dziękuję, ewidentnie Pan Bóg mówił, że tak naprawdę jaką decyzję nie podejmę, to On mi pobłogosławi. I to nie, było dla mnie to, niesamowite. To jest fajna też tak. Puenta tak. tego. No, ale to też ta, te twoje świadectwo fajnie pokazuje e, właśnie połączenie tych wszystkich tak, takich tak. E, sposobów, nie? Tak. E, tam jeszcze mówiłaś właśnie, że Pan Bóg mówi przez te myśli, i tak na tym skończyliśmy. Nie mówiliśmy o tym, że Pan Bóg mówi też właśnie przez jakieś słowa, proroctwa, nie? Mówiliśmy, że obraz, ale faktycznie okay, okay. Przez, tak konkretnie no, się. Tak, nie... taki, taki dar duchowy, no to, to, to też mówi Pan Bóg przez proroctwa. Tak, że możemy dostać jakieś słowa, albo jakieś mhm. myśli, albo właśnie jakieś obrazy do, mhm. do innej osoby. Mhm. Tylko też trzeba być ostrożnym tak, i, tak. I, i... i trzeba rozeznawać, bo to kolejny właśnie taki kolejny wykrzyknik, bo, bo to jest takie super naprawdę jak dostajemy proroctwa, jak coś nam się śni, cokolwiek takiego. E, ale, ale nie zawsze to oznacza dosłownie to, to co jest powiedziane, to nie? E, aha. Tak, w pierwszym liście Jana, czwarty rozdział, pierwszy werset. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proków wyszło na ten świat, nie? I tu też właśnie z Irminą rozmawialiśmy I, też, i teraz, i kiedyś, że też mamy taki wykrzyknik do osób, które dostają często słowa odnośnie jakichś takich relacji damsko-męskich, nie? Tak. Na przykład to jest twój mąż, to jest twoja żona, za pięć lat od tego momentu będziesz miała rodzinę tak. i męża i cokolwiek Jesteś takiego. dość sceptyczne tak, do takich Tak, tak, rzeczy że akurat powiedzmy. jeśli chodzi o te rzeczy, to ja bym tak uważała, bo wiele znam takich historii, gdzie no, szczególnie dziewczyny mogły się tak muszą mm. napalić, a potem cierpieć bardzo, bardzo, bardzo mocno mocno, że uważam, że jednak E, takie relacje, e, to, so, to jest takie coś, gdzie Pan Bóg daje nam taką wolną wolę, że to nie jest tak, że nagle mówi to, to jest twój, twój mąż, twoja żona, aczkolwiek są czasami jakieś wypadki, że to się naprawdę takie coś zdarza. E, ale to jest bardzo, bardzo mały procent, no bo jednak nie wiem, Pan Bóg cię wstawia w miejscu, gdzie, gdzie trochę odbiera ci tą wolną wolę, nie? Jak mm, ci ja mówi, tak że uważam. wiesz tak. Więc, więc uważajcie, bo, bo już słyszeliśmy wiele historii, gdzie osoby były mocno zranione przez to. Tak. No wracając, mówiliśmy o proroctwach, ale na przykład Pan Bóg mówi też przez sny. I tutaj tak, też trzeba jest. się ostrożnym. <noise> Ogólnie tak. słuchajcie, oczekujcie, ale bądźcie ostrożni. Tak jest, to jest znaczy, nasze w przesłanie. Sensie, no. wiecie, to w takim sensie... No, żeby po prostu to rozeznawać. Rozeznawać, nie? I, tak. I że to też nie jest jakieś takie. Tak, I często jest. Z jednej, pro... z jednej strony proste, z drugiej hmm. strony nieproste. Zależy, tak. jak gdzieś tam do tego podejdziemy, nie? No, więc tak. Pan Bóg mówi też do nas przez sny, nie? Na przykład tak. u, nas, u nas się dosyć często to zdarza, aczkolwiek właśnie to nie jest zawsze tak proste z tymi snami, bo sny mogą być z ciała. Czy sny mogą być po prostu tak. z, z duszy, czyli z waszych emocji, z myśli, tego, co przeżywacie w ostatnim czasie, no ale też sny mogą być takie, e, takie z Boga duchowe. Tak, że budzisz się i po prostu tak. wiesz, że coś wyjątkowego było w tym stanie. Tak, się, tak. Nie? I, I ja myślę, że warto zawsze sobie taki sen zapisać. Mhm. Nie to, że jakoś szczególnie kierować się nim w życiu, wiecie, o co mhm. chodzi, żeby po prostu patrzeć, co się. Patrzeć, czy się w rzeczywistości tak. coś potwierdza. Tak, 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 tak. tak. E... I to też jest taki sposób nawet rozeznawania tego. Co, co jakoś tak odbieramy, że Pan Bóg do nas mówi, że zawsze warto patrzeć na owoce. Tak. Jakie po prostu to wydaje owoce, czy wydaje to owoce mm. dobre, e, czy niesmaczne e, i w ogóle co się w nas rodzi, czy tak naprawdę mm. je mamy w sercu pokój, bo z każdym, takim, e, z każdym takim momentem, z każdą sytuacją, kiedy Pan Bóg do nas mówi, to powinniśmy w sercu czuć taki naprawdę pokój. Nie? I nawet mm -hmm. jeżeli to jest jakieś słowo, które nas, nie wiem, Motywuje do tego, żeby zrobić jakiś ryzykowny krok albo do czegoś trudnego, to mam wrażenie, że ten lęk czy obawa są inne. Inne są, tak. tak. Że masz w sercu że, pokój, masz pokój, że okay, ale ryzyko jest, tak, nie? Tak, tak. A masz pokój. Tak, i nie masz takiego lęku co do, co do tej decyzji. Uh -huh. To jest taki jakby inny rodzaj w ogóle uh -huh. pokoju, inny inny sposób odczuwania jakiegoś takiego strachu. Tak. I odnośnie snu mam takie fajne świadectwo, ale też takie świadectwo, które potwierdza o tym, że Pan Bóg mówi. To bez wchodzenia w takie, jakieś takie większe szczegóły. Modliłam się o osobę taką mi bliską, ale to też była taka ciężka, ciężka relacja na przestrzeni lat i miałam wrażenie, że po prostu nic nie dociera i nie widzę zmian w tej relacji, w tej osobie I, i miałam sen i w tym śnie miałam kolejny sen, jakby wiecie, czasami wam się śni, że śnicie, nie? No to to był taki sen w śnie i stałam właśnie w tym śnie, byłam z tą, tą osobą i po prostu kłóciłam się z tą osobą, I po prostu to była taka mocna kłótnia, że ja po prostu ze złości tłukłam naczynia, po prostu miałam wrażenie, że nic do tej osoby nie dociera i byłam już w taka furii i nagle to był pierwszy moment, kiedy usłyszałam taki wyraźny głos, aczkolwiek głos Boga we śnie. I to, było taki, to był taki potężny głos, ale też taki stanowczy. Nie taki, gdzie poczułam strach, ale po prostu to był taki stanowczy, potężny głos z autorytetem, że teraz ja będę do Niego mówił. Do niego, do niej, żeby nie było tutaj. E, teraz ja będę mówił. E, I. Przecież tak jakby Pan Bóg przyjął tak. pałeczkę, że ty może próbowałaś tak, coś tak, tak. tłumaczyć, siłę, tak. wyjaśniać, tak. frustrowałaś się, kłóciłaś, tak. znerwowałaś, a Bóg tak. pokazał, że okej, okay, teraz ja będę do tej osoby tak. mówił, tak? Tak, sam. I, to, i, to, i w tamtym momencie, kiedy ten głos był się odezwał, to po prostu skończył się ten sen w śnie, tak automatycznie, nie? I ta scena nagle została urwana, więc i od tamtej pory, jak tak zauważałam, obserwowałam, to naprawdę Pan Bóg e, mówił do tej osoby, nie? I się Więc zmieniło tak, dużo. Tak. Wow, fajne, bardzo fajne. I ja, i dla mnie na przykład to było bardzo oczyszczające, bo ja zdjąłam z siebie presję, że to nie moimi siłami, ale to po prostu przede wszystkim Pan Bóg bez moich sił i widzi moją frustrację i widzi ee, e, właśnie, że to, to nie ma sensu, że On przyjmuje pałeczkę. Każdy mhm. może z tych sposobów zasługiwałby na to, żeby w ogóle jakoś oddzielnie tak, go odcinek, no bo teraz wam nie powiemy, jak rozróżniać duchowe sny od tych tak, tak, działania. tak. I to jest coś, czego my się cały czas sami uczymy, nie? Słuchania głosu Pana Boga, ale chyba to, do czego byśmy chciały najbardziej zaprosić, to do tego, żeby właśnie mieć takie oczekiwanie i z taką wiarą stawać tak na modlitwę, że Pan Bóg naprawdę mówi. I w ogóle też patrzeć, co się dzieje w naszym życiu, co nas mhm. otacza. I, i, i szukać naprawdę mhm. głosu Pana Boga też w takiej codzienności, nie? I jeszcze właśnie tak pomyślałam sobie o tym, że właśnie dlatego tak bardzo mówiłyśmy, że to ważne jest prowadzenie tych dzienników duchowych albo spisywanie sobie różnych rzeczy w notatki tak. czy cokolwiek takiego, no bo my zapominamy wiele z tych rzeczy, a wiele z rzeczy, które Pan Bóg do nas mówi, nie wyjaśnia się w tym momencie, ale ma na przykład przełożenie w przyszłości w różnych jakichś tak. sytuacjach. Albo ja na przykład, wiecie, czytam sobie swoje notatki i widzę, że na przykład, o, zapisałam ten sen, którego w ogóle teraz nie pamiętam i on się wiąże z innymi, z jakimś elementem, właśnie może z jakąś postacią, która oznacza e, powołanie, w którym ja mam iść, nie? Więc, więc to są takie rzeczy, tak. że jakieś elementy się pojawiają w naszym. A czasami musimy no. też podjąć ryzyko, żeby mm. sprawdzić, czy ten głos Pana Boga to faktycznie był Jego głos, mm. nie? I, mm. i, I zobaczyć i w sumie tylko w ten sposób tak. jesteśmy w stanie się w ogóle nauczyć, tak. rozpoznawać Jego mm. głos w takim Czasami ryzykowaniu, nie? Mm, ale też właśnie tak myślę o, odnośnie tego głosu, to musimy się e, nauczyć czekać na odpowiedź, bo tak, żyjemy też. w czasach, gdzie nie lubimy czekać, gdzie wszystko mamy raz, dwa, fast foody i po prostu wszystko otrzymujemy, nie? Się niecierpliwimy, kiedy, kiedy kilka osób jest przed nami w kolejce w sklepie i nie umiemy czekać, a musimy czekać na Boga, na Jego odpowiedź, bo On może mówić tak, może mówić nie, może mówić jeszcze nie ale musimy się nauczyć czekać i też wyciszać te inne bodźce, bo dużo rzeczy zagłusza Boga, nie? Że On tak, mówi, o właśnie, o tym mówiłyśmy, że On mówi, e... ale często Go nie słyszymy. Nie słyszymy, tak, bo mamy za dużo innych bodźców, cały czas, nie wiem, zarzucamy się muzyką, cały czas zarzucamy się jakimiś takimi zewnętrznymi e... Instagramem, Facebookiem tak, i innymi takimi. Tak, tak, tak. No. i On nie może się przebić, jak On ma się przebić. To prawda. No, więc, więc to jest jakaś taka... Uh, rzecz. Więc ogólnie to jest jakiś taki, może byście chcieli jakieś e, odcinki na temat jakichś konkretnych sposobów na... Tak, mówienia. Bo mam troszeczkę wrażenie, że poruszyłyśmy ten temat, ale że tak. To jest ogólny temat, to jest duży temat. A tyle można byłoby jeszcze powiedzieć się, podzielić nie. Tak. Ufam, że będą z tego odcinka jakieś owoce, aczkolwiek mam wrażenie, że to wszystko tak liznęłyśmy tylko. No, tak, liznęłyśmy, można ale było więcej. Tak, ale oczekujcie i módlcie się. O, i to jest fajna rzecz. Ja dobrze. No. Ja na przykład, aaa, się. Ja na przykład zauważyłam, że im bardziej świadomie, na przykład, tylko że to jest też dyscyplina, którą muszę sobie wyrobić, którą może wymusicie, że na przykład przed snem lubię jak Pan Bóg mówi, na przykład przed sen, bo to jest takie przyjemne, ale no, też nieoczywiste, ale po prostu chcę się regularnie modlić o to, że Pan Bóg mówił że tak. jak na przykład codziennie może wy musicie, albo my musimy to przełożyć, by codziennie w modlitwie pojawiało się Panie, mów, tak. bo twój, twój sługa słuchanie. Tak, też się cały czas tak modlimy. Panie, daj nam słyszeć mm. Ciebie bardziej, daj nam widzieć Ciebie bardziej, otwórz nasze mm. oczy, otwórz nasze uszy, e, bo tak naprawdę to też buduje w naszym sercu takie miejsce, po prostu buduje wiarę, mm. że serio On mówi, nie? Mm -hmm. I to jest takie... Fajne. Właśnie. Czy wierzycie? Czy wierzycie, że Pan Bóg do was mówi? Z tą myślą was zostawiamy. Bo dzwoni telefon. Na pewno z przychodni dzwonią. Że... Nieznajomy, nie odbieram. Do Soni. Dobrze. Buziaczki. Pa, pa. pa.